Czy przewidywał Pan zmianę czasów, zmianę polityczno-gospodarczą, która nas ogarnęła i jak wpłynęło to na zakład? No więc przewidywałem, że to będzie, będą duże zmiany. Byłem bardzo zadowolony z tego, że zakład może dysponować swoimi pieniędzmi, bo przedtem to oddawało się wszystko do Skarbu Państwa i stamtąd dostawało się tylko dotacje. I dzięki temu mogliśmy zrobić wiele spraw w zakładzie. Tym niemniej nie przewidywałem aż tak głębokich zmian, muszę się przyznać. Czas przemian to też zmiany właścicielskie firmy. Boryszew jako jeden z pierwszych w Polsce prywatyzuje się jako pracownicza spółka akcyjna. Akcje kupują pracownicy. Rozpoczyna się kolejny etap w historii firmy. Działalność na własny rachunek. Pojawiają się publiczne emisje akcji, a z nimi nowe istotne postacie. Dziś Boryszew to fabryka o szerokim profilu produkcji, zaczynająca swój katalog od najstarszych powojennych produktów, czyli środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a zwłaszcza ftalanu dwuoktylu produkowanego tutaj od roku 1961, epoksydowanych olejów roślinnych, rozpoczętej w 1948 roku linii wytwarzania płynów chłodnicowych, od 1968 roku znanych jako płyny do chłodnic samochodowych Borygo, obecnie w odmianach Nowy, Eko, Track, Aluformuła. Pokrewnym dla płynów chłodnicowych stał się płyn do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, pomp ciepła i układów solarnych Ergolid. Najbardziej nagradzany i utytułowany produkt Boryszewa. Znaczącym elementem sprzedaży okazał się wytwarzany od 1997 roku siding. Najszerszy wachlarz produktów oferujemy obecnie w grupie opakowań i elementów ozdobnych ze styropianu. Jeden z najstarszych wyrobów kleje występują w kilkunastu odmianach.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i produkcja drzwi wewnętrznych zamykają bogatą ofertę współczesnego Boryszewa. Nieprodukcyjnym, ale jakże ważnym elementem zakładu jest też nowoczesna oczyszczalnia ścieków, służąca nie tylko nam, ale i miastu Sochaczew. Kiedy patrzę na spółki giełdowe, to zawsze szukam spektakularnych sukcesów. I Boryszew chyba jest numerem jeden. Spółka, jako spółka pracownicza, debiutuje na giełdzie w 1996 roku. Od tego czasu cały czas się rozwija i jej kurs akcji rośnie kilkanaście tysięcy procent. Życzyłbym każdemu takiego wyniku. Całe swoje życie zawodowe związane jestem z branżą chemiczną. Potrafię więc docenić osiągnięcia Boryszewa, zarówno te historyczne, związane z wdrażaniem nowych, innowacyjnych produktów, czy też bardziej współczesne, jak podbój kolejnych rynków. I w tych procesach akurat mam przyjemność uczestniczyć, ale również umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Od 4 lat mam przyjemność być prezesem zarządu Boryszewa, i cieszą mnie bardzo nagrody, jakie rokrocznie przyznawane są zarówno spółce, jak i poszczególnym produktom. Spółka od 1996 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W 2003 roku spółka otrzymała nagrodę Byka i Niedźwiedzia za najlepszą inwestycję w spółkę giełdową w 2003 roku. Wzrost ceny akcji był 880%. Rzeczpospolita w lutym 2005 roku napisała, że Boryszew to najlepsza inwestycja w historii warszawskiej giełdy. W ciągu ostatnich 5 lat odebraliśmy dwukrotnie nagrodę Ten, która zmienia polski przemysł, a ostatnio znaleźliśmy się w ekskluzywnym gronie laureatów rankingu Perła polskiej gospodarki w kategorii Perła wielka. Obecna wartość rynkowa Boryszewa przekracza już 2 miliardy złotych. Widoczne jest więc zaufanie, jakim obdarza nas znacząca grupa akcjonariuszy, za co im bardzo dziękujemy.